Już za chwilę poznasz szokujące słowa Mączyńskiego na temat Sapinto. Mączyński nie wytrzymał, wybuch i powiedział wszystko, co tak naprawdę sądzi, myśli na temat Sapinto i co było w Legii. No, dowiecie się prawdziwe grzeszki tutaj Sapinto, który nie jest taki krystaliczny, jak się wam wszystkim wydaje, ale o tym w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, Mączyński jest teraz w Śląsku. Wrocław opuścił Legię Warszawa za porozumienie stron, więc wypowiedział się na temat Sapinto w Legii Warszawa. Wiele gorzkich słów. Zacznijmy od takiego cytatu. Cytuję z Mączyńskiego: będę się bronił, nie pozwolę, by przebieraniec z Portugalii obrażał mnie i w konsekwencji moją rodzinę. Tak właśnie powiedział Mączyński. Przebieraniec z Portugalii, tak go nazwał właśnie Krzysztof Mączyński. Wiele szokujących tutaj rewelacji opowiada właśnie Mączyński na temat Sapinto, na temat sytuacji z malarzem czy z Miro Radowiczem. No szokujące słowa, przecież wiemy, że ostatnio praktycznie tutaj Sapinto nie podał ręki Probierzowi, tak, no tłumaczył się, że tam nie zauważył i tak dalej, ale wiemy, że tutaj przecież Cracovia zwyciężyła z Legią, ale to nie jest koniec, tak, ja już mówiłem, robiłem taki filmik, że bardzo dużo piłkarzy, były piłkarz Legii Warszawa krytykuje Sapinto, nawet nie tyle warsztat tego trenerski, co podejście do ludzi, relacje międzyludzkie. I teraz tak, jeśli chodzi o Krzysztofa Mączyńskiego, to dla Przeglądu Sportowego powiedział w ten sposób, cytuję: reakcja trenera była ostra, to są moje rodzinne sprawy, które go nie interesują i jeśli w ciągu 30 minut nie pojawia się w klubie wiadomość, że nie wykonuje jego poleceń, zostanie przekazana do prezesa. Przyjechałem bardzo zdenerwowany, a trener tylko dodał oliwy do ognia. Usłyszałem, że na razie nie ma dla mnie czasu, bo rozmawia ze sztabem. Tak tutaj właśnie powiedział na temat swoich prywatnych spraw, że trener praktycznie Sapinto nie potrafił i uszanować. I teraz tak, cytat kolejny. Czy to przypadek, że transfery do klubu są pilotowane przez tego samego menadżera, który reprezentuje trenera? Czy to przypadek, że transfery do klubu są pilotowane przez tego samego menadżera, który reprezentuje trenera? Tak właśnie powiedział 31-letni były reprezentant Polski. No i teraz tak, kolejny cytat, jeśli chodzi o Sapinto i jego tutaj relacje z piłkarzami. Po meczu z Pogonią były 2 dni wolnego, postanowił odwiedzić syna, to były dla niego ważne prywatne sprawy, nie uszanował tego człowiek, który swoją drużynę często nazywał familią. Przecież to śmieszne i żałosne zarazem, tak powiedział właśnie Mączyński na temat piłkarza José Kanté, tak, który tutaj pojechał odwiedzić swojego syna i tutaj właśnie krytykował Mączyński, czy krytykuje, tak, Sapinto za to, że nie potrafił tego uszanować, że pojechał do syna. No wiele tych grzeszków. Wyobraźcie sobie, że Mączyński mówi coś takiego, cytuję: pan Sapinto i szacunek dla innego człowieka to jest szczyt hipokryzji. No to nieprawdopodobne, to jest słowa, które mówi właśnie Mączyński. No ale to chyba każdy z nas widział, tak, jak on się zachowuje przy linii boiskowej, jakie ma podejście emocjonalne i tak dalej. I teraz kolejny cytat z Mączyńskiego. Ludzie uważają pana Sapinto za trenera z zasadami i mocnym charakterem. Dla mnie jest zwykłym tchórzem, który tylko gra twardego. Nigdy nie pracowałem z kimś tak nieszczerym jak Sapinto. Oj, to są ale pociski ładne. Tak właśnie tutaj powiedział Krzysztof Mączyński. Jeszcze raz zacytuję tę wypowiedź. Ludzie uważają pana Sapinto za trenera z zasadami i mocnym charakterem. Dla mnie jest zwykłym tchórzem, który tylko gra twardego. Nigdy nie pracowałem z kimś tak nieszczerym jak Sapinto. Tak powiedział tutaj Krzysztof Mączyński. Ja muszę powiedzieć, że ja popieram to, co mówi Krzysztof Mączyński. Nie byłem tego świadkiem, ale wiele informacji, których napływa naprawdę ze strony piłkarzy czy byłych piłkarzy Legii Warszawa, no mówią o tym krytycznie, tak, na temat Sapinto. Nawet nie chodzi o jego warsztat trenerski, tak, tylko chodzi po prostu o relacje międzyludzkie. Natomiast my w Polsce jesteśmy na to wyczuleni, tak, należy się szacunek do zawodnika, do piłkarza. Tak samo szacunek piłkarza do trenera. No ale co się dziwić, jeśli tutaj trener nie ma szacunku, no to potem piłkarze też nie mają takiego szacunku do musi być to jakby wzajemna, tak, obopólny szacunek. A nie podejrzewam Krzysztofa Mączyńskiego o to, żeby konfabulował, żeby zmyślał w tej sprawie, bo to naprawdę jest zawodnik, który występował w reprezentacji Polski u Adama Nawałki. Nie jest takim typem człowieka, który by kombinował, kłamał na swoją korzyść, tak? Zresztą długi czas wstrzymywał się, żeby przed krytyką
dzisiaj, jak jest w Śląsku, to może sobie na to pozwolić. No wiele szokujących tutaj słów. Tutaj też mówi Sapinto na temat tego, że był praktycznie wykupiony hotel, tak, zarezerwowany dla malarza oraz bilety opłacone przylotu na to zgrupowanie. Wiemy, że ostatecznie tutaj malarz nie pojechał na to zgrupowanie, chociaż już był wcześniej na liście tak naprawdę zawodników, którzy mieli odlecieć z Warszawy. Wiadomo, że taka lista zawsze jest sporządzana. No i praktycznie jego bagaż już poleciał i praktycznie dowiedział się o tym, jak wsiadał do autokaru. To jest dziwna sytuacja, bo na pewno w ten sposób nie powinno się postępować, tym bardziej z takim zawodnikiem, który jest tak zasłużony dla Legii Warszawa, tyle dał Legii Warszawa. Powinien zostać normalnie po ludzku poinformowany wcześniej, tak? Już przy sporządzaniu listy, żeby nie musiał się fatygować, nie musiał po prostu lecieć. No, to są szokujące. Ja słyszałem, że podobno Sapinto został wezwany na dywanik do prezesa Mioduskiego i że ma się właśnie wytłumaczyć z tego zachowania. Nie wiadomo, ile w tym rzeczywiście jest prawdy. Natomiast tak, tutaj też ciekawą rzecz mówił właśnie Bogusław Leśnodorski w jednym z wywiadów, że on mówił, że Polacy, tak, kibice tutaj zadowoleni byli, jak przychodził Sapinto, bo Sapinto wydawał się takim zamordystą, tak? No może tutaj Bogusław Leśnodorski nie użył tego słowa zamordysta, ale że był takim trenerem, który będzie dużo wymagał, będą musieli ciężko pracować zawodnicy, tak? No i tak właśnie w ten sposób tutaj mówi Bogusław Leśnodorski. Natomiast problem jest taki, że my możemy lubić takich trenerów, którzy rzeczywiście wymagają dużo od zawodników, ale też się należy szacunek, tak? No jak można budować w dzisiejszych czasach, w XXI wieku, anno domino 2019 roku, drużynę bez braku szacunku wzajemnego, tak, poszanowania? No to ludzie, no to żaden klub tak nie istnieje, nawet Real Madrid czy Barcelona, no tak? Największe pieniądze można sypać po prostu do klubu bez szacunku, bez wzajemnych tutaj relacji takich koleżeńskich, no już nie mówię, że mają się przyjaźnić wszyscy, to nie ma szans, tak? No jaki ma... trener musi mieć autorytet posłuch w szatni, tak? Oczywiście ten autorytet można zdobywać na wiele sposób. To może być strach, to może być po prostu doświadczenie, to mogą być tytuły mistrzowskie, tak? Na przykład Carlo Ancelotti, tak? On nie krzyczy w jakiś sposób, natomiast rzeczywiście ma te sukcesy na swoim koncie. To mogą być wizjonerzy jak Pep Guardiola czy Jose Mourinho. To mogą być właśnie zamordyści tacy jak Felix Magath, który katował zawodników, w sensie oczywiście fizyczno na treningu i mecz dla nich był błogosławieństwem, bo w ciągu meczu oni nie odpoczywali. Natomiast to wszystko po prostu źle wpływa. To wszystko źle wpływa, to na dłuższą metę się rozwali. Ja to mówiłem od samego początku, jak został wybrany Sapinto. Zresztą, jeśli się prześledzi jego wcześniejsze doświadczenie jako trener, nigdzie nie zagrzał na dłużej mety po prostu miejsca, tak? Wszędzie praktycznie został prędzej czy później zwolniony. Jest takim cudotwórcą na krótką metę, przychodzi, robi rewolucję, rzeczywiście spełnia oczekiwania, ale na dłuższą metę on się nie sprawdza, tak, jako trener. Nie sprawdza się. Ja mówię, że on bardziej właśnie buduje tutaj drużynę takim strachem, taką bawą, że stracą pracę, wylecą po prostu z drużyny i tak dalej. I każdy jest w strachu i każdy się wywiązuje, tak, w 100-120% ze swoich obowiązków. Każdy się boi o swoją pracę, o swoją przyszłość. No ale tu wiele gorzkich słów padło, tak, wiele gorzkich słów ze strony właśnie Mączyńskiego, który no mówi wprost, tak, że dla mnie jest zwykłym tchórzem, tak powiedział tutaj Mączyński na temat Sapinto. No to mocne tak naprawdę słowa. Mocne słowa, ale ja cytuję: będę się bronił, nie pozwolę, by przebieraniec z Portugalii obrażał mnie i w konsekwencji moją rodzinę. Tak powiedział Krzysztof Mączyński. Ja uważam, że tak, brawa dla Krzysztofa Mączyńskiego za to, że się postawił. Jednak, no oczywiście, drużyna jest najważniejsza, ale też szacunek do piłkarza i Mączyński dobrze robi, że broni po prostu swojego wizerunku, tak, swojej rodziny, i uważam, że bardzo dobrze tak naprawdę dobrze robi. No tutaj przypomnę o tym, że chociażby Sapinto odstawił od składu, tak, a więc Malarza czy Miro Radowicza, z którymi Legia odnosiła dużo sukcesów. Ktoś powie, tak, Miro Radowicz już wiekowy i tak dalej, czy Malarz, mamy tam tamtego świetnego drugiego na bramkarza. Owszem, tak, no może być zmiana pokoleniowa, może przyjść nowy zawodnik, może wejść, ale trzeba to robić z szacunkiem, tak, z szacunkiem dla zawodnika. Zresztą o tym się wypowiadają wielu byłych piłkarzy, czy piłkarzy związanych z Legią Warszawa,
mają informacje suchy. Nikt tego nie chce mówić publicznie na temat właśnie tych informacji. Źle się dzieje po prostu, jeśli chodzi o Sapinto, o szatnie. Źle się tam po prostu dzieje, że to prędzej czy później wyjdzie na jaw. Tutaj, tak, jeśli chodzi o Sapinto, no to on w poprzednich klubach też, jak kończył swoją przygodę, to wszystko się kończyło wielką kłótnią, scysją. No taki ma charakter. Tak, no, także tak to właśnie wygląda, tak to właśnie wygląda tak sytuacja. I teraz tak, jeśli chodzi właśnie o Krzysztofa Mączyńskiego, no to on doszedł do porozumienia praktycznie z Legią Warszawą, odszedł do Śląska Wrocław, no i teraz spokojnie wypowiedział się, tak, przez dłuższy czas praktycznie nie występował w tym pierwszym składzie, nie było dla niego miejsca. No zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Ja mówię, że to idzie po prostu w złą stronę. Tutaj no to są mocne zarzuty, także pan Sapinto, szacunek dla innego człowieka, to jest szczyt hipokryzji, tak powiedział tutaj Krzysztof Mączyński. Także no szokujące słowa. Napiszcie w komentarzach, co na ten temat sądzicie. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Pozdrawiam, trzymajcie się.